Zapraszam wszystkich na nowy film o autobusach jedź! Jest te 120/3, czyli nadzieja na międzymiastowy autobus Wielka. No, zrobione przez podwyższenie zwykłej PR-ki o 36 cm, przez co ten autobus wygląda jak wygląda. Brzydki ten autobus jak noc po prostu. No nie można było już tak kurwa... A późniejsze mają równo. Ale kurwa tu coś, jakieś te takie klapki, tak, jakieś to tak wygląda jak te amerykańskie autobusy. No, no nie, to jest w wielu tym turystykach zastosowane, właśnie na nadkolach wykorzystanie ten, dla kierowcy skoków. To jest akurat dobre. Natomiast listy no tu spierdolili, ale późniejsze jak upatrzysz, to nie wiem czy to właśnie zależy od modelu czy od roku, czy od rodzaju klap. No. Że są takie, które mają tą listę równo. Bo są też takie, które mają, wiesz, klapę normalnie opodatkowane, bo to jest, wiesz, a jest fotogram, nie? Nie no, schowki duże, fajne. Jak w turystyku. I teraz nie wiem, od czego zależy, wiesz, że ta listwa jest, bo nie rozkminiłem jeszcze tego, ale są takie, gdzie listwa jest równo, nie? Ale ciężko, ten autobus strasznie ciężko przez to wygląda. I ta stylistyka tak nie służy mu, te podwyższenie tej perki. Może jakby się listwę wyprostowało, wiesz, to by jakoś to tak ładniej trochę. Sobie ten. To jest spotkanie tego. Kierownica z PR-ki spotyka nowoczesność. Ale to nie powinno być tej kierownicy. To taka zdobyczna. To co, to jest który rocznik? 9-3, 9-4? Nie, ona jest 9-8. Wyprodukowany w 1998 roku, wyposażony w silnik Mielec turbo doładowany, najpierw jeździł nie wiadomo kogo, trafił do PKS Wieluń. Następnie stamtąd do jakiegoś prywaciarza i z tamtego prywaciarza trafił do PKS Międzyrzecz Podlaski. Oleju o tyle o ile. Ale bagnet taki, że można by kogoś jak szpadał po prostu tam. Miały być wielkie plany, ale generalnie dogorywał najczęściej turyści przewożąc dzieci lub na końcu jako wizy. Międzyrzeczu sprzedany w 2019 roku i trafił do tego muzeum autobusu w Wielku. A to już tak... To było tu, było tu. No. Nie, dobrze. To tu. A to tu. Gałka jak w perce prawie. Tym czy tamtym? Ty no! Panie! Panie, bo tu kurwa jakieś kable się przecinają. To jest fabryka takie coś wymyśliła? Ja cię pierdolę, mucha nie siada po prostu. A tam jest drugie. Przycisk z Ikarusa po prostu. Nie, to mistrzostwo świata. Tego nam nawet w Neoplanach chyba nie ma. No.